Wiedza jest bardzo różna, bo niektórzy przychodzą dobrze przygotowani, zadają konkretne pytania, natomiast niektórzy przekonują się, że już za chwilę obejmie ich ustawa i dowiadują się dopiero teraz na tym moim szkoleniu, co mają zrobić i kiedy. Zbierałam informacje w internecie, ale bardzo ciężko było to złożyć w jedną całość, uporządkować informacje. Tu jest łatwiej. Tu jest o wiele łatwiej. Na pewno wyjaśnia, jest to też taka pomoc w analizie ustawy, prawda? Treść w ustawie często jest z takim językiem coraz skomplikowanym. Tutaj mamy możliwość tego omówienia, obgadania i lepiej zrozumienia w takim prostszym języku. No, mojej instytucji będzie to dotyczyło dopiero za 2 lata, ale warto było posłuchać i warto było dowiedzieć się, co nas czeka w związku z tymi pracowniczymi kapitałami. Trafiłam tu dzięki informacjom na stronie PFR o możliwości szkoleń. Tam jest to w dobry sposób rozgraniczone, bo część dla pracodawców jest w jakimś tam stopniu rozwinięta i można to podzielić na jakieś tam etapy i przejrzyście jest to opisane, a dla pracowników są zawarte takie podstawowe informacje, które są mu niezbędne. Każdy, kto jest tym zainteresowany, powinien tam zaglądnąć i przeczytać co nieco. Będę namawiała swoje koleżanki i zarządzające finansami w innych jednostkach do uczestniczenia w takich szkoleniach. Bardzo dobry wykładowca i szkolenie również. Zdobywa się pełną wiedzę na ten temat, możliwą do przekazania później firmie. A dlaczego wejdę do tego programu? No po prostu nie ma dzisiaj lepszego.